Cześć, witajcie, z tej strony Wiktor. Dzisiaj Wam pokażę, jak bezpiecznie wystartować dronem, a potem wylądować i jakie wykonywać ćwiczenia. Zapraszam. Na początku włączamy sterowanie, potem włączamy Wi-Fi i uruchamiamy tutaj podgląd na dronie. W tym momencie uruchomiliśmy drona. Teraz ważną sekwencją jest ustawienie śmigieł w sposób następujący. Także utworzyły X i w tym momencie łączymy się przez aplikację. W tym przypadku przy DJI Phantomie 2 Vision Plus uruchamiamy aplikację DJI Vision. W tym momencie uruchomiliśmy naszego drona i teraz przechodzimy przez sekwencję tutaj guzika głównego. 5 razy musimy. I kalibrujemy kompas w dronie. Teraz pionowo w dół. Więc przechodzimy do startu drona. Żeby wystartować dronem, trzeba do siebie dwa tutaj joysticki i mamy już załączonego drona. W tym momencie mamy połączonych 8 satelit. I żeby wystartować dronem, musimy guzik pionowo w górę. Wystartowaliśmy dronem i bardzo fajnym ćwiczeniem dla dronów, tutaj DJI Phantom, jest pierw uniesienie się trochę wyżej, potem ćwiczenie wpierw w prawo, do przodu, do tyłu i do tyłu i potem następująco w prawo. Aby ruszać naszą kamerką, mamy tutaj na joysticku na prawo, po lewej stronie i ruszamy po prostu w dół albo w górę. W tym momencie kamerka działa. Dobrze, no to może trochę wyżej polecę i zobaczymy. Tutaj widać mnie z góry i dron jest już dość wysoko w górze. I ogólnie te drony mogą latać na wysokość maksymalną 1500, jak jest w przepisach. Lecz zasięg jest 8 km. W tym przypadku 4. Więc tutaj może trochę obniżymy sobie lot. Więc jak bezpiecznie wylądować? Nastawiamy naszą kamerkę pionowo w dół, żeby lepiej widzieć wszystko, co się dzieje pod nami. Odsuwamy się około 1,5 do 2 metrów i naszym guzikiem leciutko dotykamy. Nie możemy mocniej, bo wtedy dron będzie gaz. Więc bierzemy leciutko i lądujemy. Lądujemy powoli, żeby nic nie uszkodzić na podzespołach. I guzik w dół, żeby wylądował dron. W razie gdybyśmy nie wiedzieli, gdzie nasz dron jest jakoś bardzo daleko lub stracimy zasięg, poprzez ustawienie tutaj kompasu magnetycznego dron wróci na swoje miejsce, gdzie startował. Więc może zademonstruję tutaj. Uruchamiamy drona tak jak poprzednio. I startujemy dronem pionowo w górę. Dron tutaj nam startuje. Dron, trochę lecimy w prawo. I zademonstruję Wam taki przykład stracenia zasięgu, czyli wyłączam sterowanie. Dron w tym momencie się zachowa następująco. Poleci parę metrów w górę i zacznie wracać na swoje miejsce. Widzicie, tutaj nic nie robię i coming home pisze. I dron wraca na swoje miejsce. I samemu będzie lądował.
więc się może trochę odsunę. Widzicie, nic nie robię, a dron ląduje. Dzięki temu drony DJI Phantom są bardzo ciężkie do zgubienia i nawet jak odleci Wam bardzo daleko, to jeśli na wyświetlaczu pokaże się, że nie wróci do domu, to wróci jak najbliżej i zacznie lądować tak, żeby się nie rozbić. Więc dziękuję za oglądanie, to wszystko, trenujcie i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!